Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku prawomocnego vloga. Pozostajemy w temacie nieruchomości, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje w przypadku, gdy sprzedajemy, kupujemy bądź chcemy wynająć nieruchomość i dostajemy telefon od pośrednika nieruchomości. Każdy z nas zadaje sobie wtedy pytanie, czy rzeczywiście warto z jego pomocy korzystać i ewentualnie na co uważać w momencie, kiedy negocjujemy z nimi umowę. Patryku, czy mógłbyś powiedzieć, kiedy, w jakich sytuacjach rzeczywiście warto skorzystać z pomocy pośrednika nieruchomości? Cześć. Na pewno sami pośrednicy będą nam długo tłumaczyli, dlaczego warto korzystać z ich usług. Jeżeli chodzi o moją opinię, moją ocenę, to tutaj kwestią jest zawsze czas. To znaczy, czy nasz czas jest warty tyle, że warto zainwestować w tego agenta, czy on ma się zająć tymi kwestiami za nas, czy my wolimy sami to sprzedać i sami przypilnować transakcji. Więc to jest jedna rzecz. No a co do warunków, no to oczywiście warto je negocjować i zastanowić się, co jest dla nas bezpieczne i co jest w naszym interesie. Tutaj jeszcze chyba trzeba by też wspomnieć o tym, że rzeczywiście agent się przydaje w momencie, kiedy nie ma nas po prostu w na przykład danej miejscowości, bo jest to jakaś działka na odludziu albo po prostu inne miasto, gdzie na przykład otrzymaliśmy nieruchomość w spadku i po prostu nie jesteśmy w stanie nawet pokazywać tej nieruchomości czy jej oglądać. I wtedy też myślę, że byłby przydatny taki pośrednik. To są różne przypadki. Mhm. Możemy uznać, że dany agent weźmie naszą nieruchomość, a jest bardzo skuteczny, a nasza nieruchomość jest trudna do sprzedaży. Jakby mieć nadzieję, że on dokona tej transakcji, przypilnuje i znajdzie klienta i będzie z nim rozmawiał. Są też różne inne przypadki i to jest indywidualnie do rozważenia, ponieważ jeżeli mamy czas, potrafimy zaprezentować naszą nieruchomość, to prawdopodobnie podejmiemy podobne działania do tego agenta. Jak gdyby dlatego ja zawsze mówię, że to jest kwestią istotną jest czas. No i pieniądze również. No bo czas to pieniądz, tak? No, oczywiście. No dobrze, a teraz jeżeli już decydujemy, że rzeczywiście tego czasu mamy za mało, żeby się tą nieruchomością odpowiednio zająć i decydujemy się na zawarcie umowy z agentem nieruchomości, z agencją nieruchomości. Tu z tego co wiem są dwa typy umów. Są umowy otwarte i umowy na wyłączność. Czym one się różnią i na to zwrócić uwagę zawierając każdą z nich? Dobrze, kiedy już stwierdzamy, że ten agent jest nam bardziej potrzebny niż filmowy bezcenny argentyński kaktus. 200 zł jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. To teraz warto porozmawiać o warunkach, tak? Typowe są dwa typy, które funkcjonują na rynku, bo tak jak powiedziałaś, otwarte i na wyłączność. Otwarta umowa jest taka, że i polega na tym, że agent przyjmuje do sprzedaży tę nieruchomość, tworzy ofertę, wystawia ją w odpowiednich miejscach, kontaktuje się z klientami, czasami trochę negocjuje, ale summa summarum jest to jedna z umów, którą możemy zawrzeć. Możemy pójść do innego agenta, do innego pośrednika, do innej agencji nieruchomości i tak naprawdę może się zdarzyć, że naszą nieruchomość będzie sprzedawało 10 osób, tak? I również my sami też możemy Oczywiście. Umowa na wyłączność z kolei to jest taka, że dajemy to tej jednej agencji. Ta jedna agencja argumentuje, że no, dzięki temu może większe koszty na marketing ponieść i tak dalej. Jak gdyby różnie z tym bywa, ale to nie o tym będziemy dzisiaj mówić. I skutkiem tego jest to, że jeżeli ktokolwiek nabędzie tę nieruchomość od ciebie, na przykład Ada, to zazwyczaj agencja sobie gwarantuje, że otrzyma prowizję. Czyli jak ktoś znajdzie ich ogłoszenie i się do ciebie bezpośrednio zgłosi, prowizja jest dla agencji nieruchomości, ponieważ wystawi ofertę. Ale też jeżeli ktoś znajomy od ciebie kupi, no to jak gdyby bardzo często też oni uważają, że w tej sytuacji powinni otrzymać swoje wynagrodzenie. Także mamy dwa modele. Jeden jest mało zobowiązujący, drugi jest bardziej zobowiązujący. Na pewno większość agencji woli pracować na tych umowach na wyłączność, ale zdecydowanie akceptują i to jest standard rynkowy też umowy otwarte. No dobrze, więc powiedzmy, że chcemy właśnie zawrzeć taką umowę, czy to otwartą, czy to na wyłączność. I przechodzimy do kwestii, jakby do tych, diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi, do kwestii negocjowania tej umowy. I na co trzeba zwrócić uwagę, negocjując taką warunki takiej umowy? To jest w ogóle bardzo istotna sprawa, mianowicie uwaga. Umowy z agencjami nieruchomości można negocjować, a powiem więcej, nawet trzeba. Jest kilka takich kluczowych kwestii. Ja akurat korzystam z jakiegoś swojego wzorca bardzo często, z tego względu, że
jak gdyby, no może nie, że jestem leniwy, ale cały czas te same kwestie muszę poprawiać, no więc wolę powiedzieć, to jest gotowa umowa, już zawiera te moje poprawki, że tak powiem, i o nich rozmawiajmy, ale teraz może powiem paru zdaniach. Kluczowa sprawa jest taka, że dla nas ta agencja czy ten pośrednik, oni są potrzebni do tego, żebyśmy sprzedali nieruchomość albo wynajęli. Nie żebyśmy podpisali umowę przedstępną, nie żebyśmy podpisali umowę rezerwacyjną, nie żeby nam ktoś to obiecał. W związku z tym to, co jest w naszym interesie, to jest to, żebyśmy zapłacili prowizję agencji czy tam pośrednikowi, w zależności jak działają. Czy ktoś działa w ramach w jakiejś większej agencji, czy jest pojedynczym pośrednikiem, po przeniesieniu własności, nieruchomości albo po podpisaniu umowy najmu. Standardowa propozycja od agencji wygląda tak, że 50% wynagrodzenia płacone jest po podpisaniu umowy przedstępnej, czasami rezerwacyjnej, a drugie 50% po podpisaniu umowy przenoszącej własność. Oczywiście są różne przypadki i czasem nie będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby wszystko zapłacić po, chociaż z reguły to się udaje wynegocjować. I wtedy trzeba będzie się zastanowić, jak to rozwiązać z tą częściową zapłatą. Z drugiej strony ci pośrednicy argumentują, że to jest jakaś ich praca, że mogą dać niższą prowizję, jeżeli będzie zapłacone wcześniej, bo pieniądze pracują. Jak gdyby, są to jakieś argumenty oczywiście, które warto wziąć pod uwagę. To, co myślę, że jest sensowne w takiej sytuacji, kiedy chcemy skorzystać, a nie możemy zapłacić całości po, albo chcemy w ten sposób obniżyć prowizję, to jest to, żeby zapłacić proporcjonalną kwotę do tego, co otrzymaliśmy. Czyli jeżeli otrzymaliśmy 10% zadatku, to my zapłacimy, uwaga, zaliczkę na wynagrodzenie w wysokości 10% tego, co przysługiwałoby agentowi po przeniesieniu własności. I to, co myślę, że tu jest istotne, to jest, żeby przypilnować w tej umowie, że jeżeli nie dojdzie do przeniesienia własności tej nieruchomości, że ta zaliczka jest zwrotna. Zaliczki co do zasady są zwrotne, ale czasami w tych umowach jest postanowienie, że jak nie dojdzie bez winy agenta, czy bez tak dalej, to one zostają w kieszeni u pośrednika albo w agencji, a to nie jest w naszym interesie, no bo my chcieliśmy sprzedać tę nieruchomość, a nie prawie sprzedać. No właśnie, tutaj często spotykamy się z taką argumentacją, że właśnie to jest wynagrodzenie agencji za ten czas i te środki, które zostały poświęcone na przykład posprzątanie mieszkania, sesję zdjęciową, przygotowanie oferty, udostępnianie na różnych kanałach komunikacji i tak dalej, więc de facto im te pieniądze się należą. Powiem tak, no bardzo wzruszająca historia, nawet powiem więcej, urzekła mnie, ale każdy z nas, wykonując pracę, poświęca czas. My też tutaj, nagrywając ten filmik, jesteśmy w godzinach pracy i poświęcamy czas. Więc ten czas jest wliczony w prowizję, która zostaje uzgodniona. Te prowizje, one oczywiście, one nie są symboliczne. To są zazwyczaj wartości nie mniejsze niż parę tysięcy złotych, a ja nawet widziałem prowizję o paręset tysięcy złotych. Także ktoś, kto wykonuje te prace, zdaje sobie sprawę z tego, że musi te czynności wykonywać. Nie każda transakcja wychodzi jedna na ileś tam, ale jest to wliczone w cenę prowizji. Także nie ma darmowych lunchy, jak mówił klasyk. I tutaj no, urzekająca historia, ale każdy z nas swój czas poświęca na pracę i jak gdyby no, nie ma to żadnej sensacyjnej wartości. Dobrze, a jeżeli negocjujemy już konkretne stawki czy konkretne procenty, tak, bo zazwyczaj są to procenty, to jakie twoim zdaniem są to adekwatne kwoty? To znaczy wiadomo, że każdy rynek nieruchomości rządzi się innymi prawami. Powiedzmy, nieruchomości są trudniejsze w cudzysłowie i łatwiejsze do sprzedaży, tak? Ale powiedzmy, kiedy możemy powiedzieć, że nie jesteśmy w jakiś sposób oszukiwani przez agenta, tak naciągani na zbyt wysoką prowizję? Kiedy możemy tak mniej więcej, jakie możemy tutaj widełki powiedzmy wyznaczyć? To ulubiona odpowiedź prawnika, to zależy, czy nieruchomość jest łatwa do sprzedaży, czy trudna. Jak nieruchomość jest łatwa do sprzedaży, to w zasadzie ten agent jest tam potrzebny jak ten bezcenny argentyński kaktus. Jeżeli jest trudna i agent ma sieć kontaktów, to on bardzo może nam pomóc w tej transakcji. Jeżeli pośrednik jest skuteczny, ma swoich klientów, on także może skierować klientów z innych ofert do nas, w tym znaczeniu, że ktoś zobaczy, przyjdzie inną ofertę, agent powie, że ma cztery inne nieruchomości i dzięki temu ta nasza także jest brana pod uwagę. Więc jeżeli chodzi o te wartości, to one są różne. Ja spotkałem się z prowizjami od procenta do trzech. Widziałem oczywiście wyższe propozycje, słyszałem o wyższych stawkach, ale to mówię, to rynek indywidualnie to reguluje,
zawsze jest tak, że tą prowizję można negocjować. Nie spotkałem się z tym jeszcze, żeby nie można było negocjować prowizji. Oczywiście to też jest pytanie, jak postępują ci te największe agencje nieruchomości, które często narzucają umowy i tam mają mogą mieć troszkę inne praktyki, ale to też jest zawsze indywidualna kwestia, z czyich usług chcemy skorzystać i jak chcemy pracować. To jeszcze na koniec jedno pytanie, bo wiem, że zdarzają się takie przypadki, że umowa zakłada prowizję dwustronną, to znaczy, że płacił i sprzedający, czy tam wynajmujący, i kupujący bądź najemca. I na co trzeba tutaj w tej kwestii uważać, zwłaszcza pod kątem negocjacji tej ceny, tej stawki prowizji? Tak, tak jak Adamie pytałaś generalnie o to negocjowanie, no to jednym z tych sposobów jest właśnie kwestia przepływu pieniędzy, czyli że zapłacimy tyle, ale kwestia jak będzie płacone, czyli czy szybciej, czy wolniej, to wiadomo, że to zawsze jest pewna regulacja w biznesie, tak? Czas, pieniądz. A jest jeszcze druga kwestia, zawsze wykorzystuję to, mianowicie pytam się pośrednika, czy on reprezentuje drugą stronę. Jeżeli powie, że reprezentuje, no to wiadomo jest, że ja wtedy powiem, no dobrze, no to skoro państwo reprezentują też drugą stronę, to w takim razie ta prowizja powinna być symboliczna, ponieważ z dwóch stron, albo jej w ogóle nie powinno być, bo tworzy się konflikt interesów. No i oczywiście to jest pewna dyskusja, którą zawsze trzeba przejść. Tutaj, jeżeli chodzi o pośredników, to oni są z reguły bardzo osobami wygadanymi i lubią dyskutować, także każdy będzie miał niewątpliwie okazję się wykazać swoimi zdolnościami retorycznymi. Ale suma summarum, jeżeli jest to, to jest to co najmniej argument do tego, żeby obniżyć tą prowizję. Jeżeli pośrednik twierdzi, że nie ma prowizji z drugiej strony, no to oczywiście do tego argumentu nie możemy wykorzystać, a ja wtedy zazwyczaj wpisuję w karę umowną na wypadek, gdyby się okazało, że jednak reprezentuje. I pośrednicy wtedy, no jeżeli nie reprezentują, to nie mają z tym problemu. Jeżeli nie do końca byli ze mną w 100% szczerzy, to wtedy widzę, że jest pewien opór i wtedy też mam pewną weryfikację, tak? Jeżeli chodzi o wiarygodność. I to jest, myślę, że jeden z tych sposobów, a co jest, warto myślę, że o tym powiedzieć generalnie. To oczywiście często się na rynku zdarza, że agent, no w zasadzie to pośrednik, agent to jest taka nazwa, bym powiedział, kolokwialna, tak? Pośrednik reprezentuje dwie strony. Tylko proszę zobaczcie, jaki jest interes tego pośrednika. Pośrednik ma wtedy tylko jeden interes, doprowadzić do transakcji. Jak doprowadzi do transakcji, to ma podwójną premię. Jeżeli nie doprowadzi, no to nie ma z tego nic de facto. W związku z tym to może się odbyć kosztem bezpieczeństwa jednej lub drugiej strony, ponieważ pośrednikowi delikatnie mówiąc nie będzie zależało na tym, żeby wszystkie trudne kwestie wyjaśniać bardzo dogłębnie, ponieważ suma summarum mogą nas doprowadzić do sytuacji, w której do transakcji nie dojdzie. Więc w tym przypadku agent bardziej niż jedną lub drugą stronę reprezentuje swój interes i po prostu warto to wziąć pod uwagę. To znaczy oczywiście jest mnóstwo bardzo uczciwych pośredników, z którymi fajnie się robi biznes, ale my musimy zadbać o siebie i o swój interes, a gdyby nie biorąc tego pod uwagę, możemy zrobić sobie krzywdę. Dobrze, więc jeszcze ostatnie pytanie. Kiedy zawieramy umowę z pośrednikiem, otwartą umowę z pośrednikiem, na co musimy zwrócić uwagę, kiedy chcemy zweryfikować, czy ten klient, ten kontrahent potencjalny, który zawrze z nami umowę, czy to najmu, czy sprzedaży nieruchomości, rzeczywiście pochodzi z tej agencji? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w umowie pośrednictwa chodzi o to, żeby tą nieruchomość wynajął, albo kupił, albo żebyśmy sprzedali to osobie, która została wskazana przez agenta i tutaj proponuję przypilnować, żeby ta procedura została ściśle określona w umowie. To znaczy, czy mówimy o zgłoszeniu w formie pisemnej, czy w formie dokumentowej przez maila, czy w formie podpisania przez klienta pewnej deklaracji na rzecz agenta, że on jest od niego i go oglądał. To, do czego bym generalnie zachęcał, bo to się zdarza bardzo często, że agenci wskazują jakieś dane osoby sprzedającej bądź kupującej i ktoś się zgłasza bez tego agenta, tak? I ta druga strona może nie być świadoma, że ktoś pochodzi od tej agencji nieruchomości bądź od tego pośrednika. Stąd też to, co mówiłem z tym zgłoszeniem, żeby tu wprowadzić pewien porządek, żeby nie było takich nieporozumień. Czyli klient zgłoszony musi być w danym terminie i wtedy jest on podstawą do tego, żeby wypłacić te prowizje. I zachęcam do tego, że jeżeli dowiemy się o tym, że jest jakiś klient od agencji, a nie przyszedł przez tą agencję, to też warto by się było skontaktować i nie robić
problemów i jak gdyby w dobrej wierze wykonywać tę umowę, a takie sytuacje mają miejsce na rynku. To, co myślę też warto jeszcze dopowiedzieć na sam koniec, mianowicie warto, znaczy trzeba te umowy czytać, ponieważ naprawdę zdarzają się różne postanowienia, propozycje postanowień, takich na przykład, że jeżeli agencja wskaże klienta, klient nam coś zaproponuje, a my nie przyjmiemy tej propozycji, to agencji należy się wynagrodzenie. To jest dla nas skrajnie niekorzystne, bo tak jak mówiliśmy, nam zależy na tym, żeby sprzedać nieruchomość albo ją wynająć, a nie prawie to zrobić, bądź kupić lub cokolwiek. Nam zależy na tym rezultacie, a nie na fantastycznych staraniach. W takim razie mamy nadzieję, że rozwialiśmy większość Waszych wątpliwości w tym zakresie. Życzymy Wam jak najwięcej udanych, pomyślnych, korzystnych transakcji i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków Prawomocnego Vloga, do kontaktu z nami i do śledzenia naszego kanału na YouTubie. Dziękujemy. Do zobaczenia.